Szczęść Boże, Wioleta Czarnomska-Romańska, witam Państwa i zapraszam na Informacje Dnia. Sejmowa Komisja Weryfikacyjna bada reprywatyzację nieruchomości przy ulicy Noakowskiego 16. Prezydent Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz ponownie odmówiła składania zeznań, jednak tym razem z powodu swojego męża. W 2003 roku posiadał prawo do części reprywatyzowanej kamienicy. Sejmowa Komisja Weryfikacyjna rozpoczęła dwudniowe posiedzenie. Tym razem zajmuje się reprywatyzacją kamienicy przy ulicy Noakowskiego 16. Na przesłuchanie w charakterze świadka zostali wezwani m.in. prezydent Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz oraz jej mąż, który kilkanaście lat temu posiadał prawa do części reprywatyzowanej kamienicy. Jednak prezydent stolicy ponownie nie stawiła się na przesłuchaniu. Jak poinformowała, sprawa dotyczy jej męża, dlatego odmawia składania zeznań. Andrzej Waltz otrzymał prawa do części kamienicy w spadku po swojej ciotce. Jego wuj odkupił je od oszusta, który sfałszował akty notarialne na kilka dni przed II wojną światową. Został potem za to skazany na 8 lat więzienia. Postanowienie o reprywatyzacji zapadło w 2003 roku. Beneficjenci decyzji sprzedali kamienicę firmie Phoenix. Według doniesień medialnych rodzina Hanny Gronkiewicz-Waltz miała na tym zarobić 5 milionów złotych. Jej kolejna absencja na posiedzeniu komisji może oznaczać kolejną grzywnę. Dotychczas została obarczona karą w wysokości 40 tysięcy złotych. Nie pojawiła się jeszcze na żadne wezwanie komisji. Jak uważa, jest ona niekonstytucyjna. CPA zatrzymało trzech urzędników stołecznego ratusza. Sprawa dotyczy łapówek przy reprywatyzacji warszawskich kamienic. Zarzuty dla zatrzymanych dotyczą przyjęcia ponad 300 tysięcy złotych łapówek. Agenci z warszawskiej delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego zatrzymali trzy osoby do sprawy reprywatyzacji warszawskiej. Wśród zatrzymanych jest naczelnik Biura Spraw Dekretowych warszawskiego ratusza. Nasi śledczy ustalili, że zatrzymane przez nas osoby umożliwiały wydawanie decyzji związanych z nieruchomościami. Chodzi tutaj przede wszystkim o decyzje odszkodowawcze. Jak ustalono podczas śledztwa, zatrzymane przez nas osoby jednorazowo brały nawet 30 tysięcy złotych łapówek. CBA w sprawie nieprawidłowości przy warszawskiej reprywatyzacji prowadzi 68 śledztw dotyczących blisko 200 adresów. Większość z nich to cenne, wielomilionowej wartości działki i kamienice. Funkcjonariusze warszawskiej delegatury CBA zatrzymali w ciągu ostatnich 10 miesięcy 22 osoby. To urzędnicy, a to adwokaci, to kupcy roszczeń, a także rzeczoznawcy majątkowi. Obecnie funkcjonariusze pracują nad tymi śledztwami. Lista zarzutów nie jest jeszcze zamknięta, lista zatrzymanych też nie jest jeszcze zamknięta. Funkcjonariusze badają zgromadzony materiał dowodowy, badane są nowe wątki. Profesor Jan Szyszko podejmuje walkę w sporze z Komisją Europejską w sprawie obszarów Natura 2000 w Puszczy Białowieskiej. Za 8 dni przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej odbędzie się rozprawa. Minister poinformował, że 12 grudnia osobiście będzie reprezentował Polskę przed unijnym Trybunałem. Polska musi wygrać w sporze z Komisją Europejską w sprawie obszarów Natura 2000 w Puszczy Białowieskiej, zapowiedział minister środowiska profesor Jan Szyszko. Szef resortu spotkał się wczoraj w Białowieży z popierającymi usuwanie chorych drzew z puszczy mieszkańcami i samorządowcami z powiatu hajnowskiego. Wcześniej w puszczy odbyła się wizyta terenowa uczestników konferencji naukowej o gradacji kornika drukarza. Puszcza Białowieska to jest wielkie dziedzictwo kulturowo-przyrodnicze miejscowej ludności. To wielkie dziedzictwo kulturowo-przyrodnicze Polskiej Szkoły Leśnej, wielkie dziedzictwo kulturowo-przyrodnicze Polskiej Myśli Ochrony Przyrody, wielkie dziedzictwo kulturowo-przyrodnicze również i Polskiego Łowiectwa. I to dzięki temu, że Polacy to w odpowiedni sposób użytkowali, zachowała się taka bioróżnorodność na tak małym skrawku. Ministra środowiska w działaniach ochronnych popierają m.in. lokalni samorządowcy z gmin Hajnówka i Białowieża oraz miasta Hajnówka, a także działacze Społecznego Komitetu Ratowania Puszczy. Cały czas jednak minister musi udowadniać, że działania podejmowane przez polski rząd służą ochronie Puszczy Białowieskiej. Na razie mamy spór o Naturę 2000, panie redaktorze, i to musimy wygrać, bo ile nie wygramy tego sporu, to rzeczywiście będzie bardzo niedobrze z zasobami przyrodniczymi Puszczy Białowieskiej. Jak dojść do takiego zarządzania Puszczą Białowieską, która będzie wszystkich satysfakcjonować i nie będzie powodowała tego, że osoby niedouczone, nie mające pojęcia o puszczy, skarżące na nasz kraj za granicę, próbujące ściągać kary
na nasz kraj, za granicę, czego ja osobiście, mimo że jestem całym sercem za ochroną puszczy, naprawdę nie mogę zaakceptować. I tutaj bardzo życzę panu ministrowi, żeby pan się wybronił. Mówiła profesor Bogumiła Jędrzejewska z Polskiej Akademii Nauk. Polska cały czas przestrzega prawa Unii Europejskiej. Chaos wokół lasu wywołały media i liczne donosy, mówi Dariusz Kirko ze Służby Leśnej w Białowieży. To, co tutaj zrobiliśmy, szanowni państwo, co jest bardzo czasami przekazywane w mediach, nie dopowiadając całości, usuwamy tylko drzewa niebezpieczne przy drogach, szlakach turystycznych. Są dwa sposoby zarządzania w zakresie bezpieczeństwa. W obszarach chronionych, czyli rezerwaty przyrody, obszar referencyjny, w którym jesteśmy, usuwamy te drzewa i pozostawiamy do naturalnego rozkładu. Minister, pytany o to, co stanie się, jeśli Polska przegra, odpowiedział, że będzie to oznaczało, że nie będzie respektowana prawda. To nie wierzę, żeby w Unii Europejskiej nie respektować prawa. No wie pan, to by była straszna rzecz, gdybyśmy mogli powiedzieć, nie respektujemy prawa w Unii Europejskiej. Dziś w Warszawie odbędzie się konferencja o gradacji kornika drukarza, którą organizuje Ministerstwo Środowiska, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Polska Akademia Nauk. Decyzja prezydenta Andrzeja Dudy w sprawie weta lub podpisania ustaw o KRS lub Sądzie Najwyższym jeszcze nie zapadła. Taką informację przekazała Zofia Romaszewska. Według doradcy prezydenta w projektach zostały uwzględnione najważniejsze propozycje Andrzeja Dudy. Zasadnicze rzeczy zostały i zresztą będzie o to wielka awantura, ale już pewnie poza, znaczy w naszym kraju i potem poza naszym krajem, to mianowicie to skarga nadzwyczajna, ławnicy oczywiście. I to są były takie no, dwa punkty niesłychanie ważne. No i naturalnie w Krajowej Radzie Sądowniczej, żeby mogła wybierać nie jedna partia. No, ale inne partie powiedziały, że one w tej sytuacji w ogóle nie będą wybierać i tak, więc wszystko jedno. Z tym, że ja tu polecam tym innym partiom, żeby pamiętały, że jak nie ma ich, to nie ma. Bo jak kogoś nie ma, to nie odgrywa roli. Prezydent na tym wszystkim wygrał czy przegrał? Będzie weto czy nie będzie? No to się jeszcze okaże do końca, bo jeszcze mamy jeszcze trzecie czytanie i mamy Senat. Prezydent obejrzy bardzo szczegółowo ustawę, tak nam obiecał, i zobaczy, czy wszystko, co dla niego wydawało się ważne, zostało tam jakoś zaakceptowane. Myślę, tak na moje oko, bardzo zmęczone, które oglądałam to na zakończenie, no wydawało się, że te najważniejsze rzeczy zostały jednak uwzględnione. Kukiz 15 proponuje wprowadzenie do polskiego sądownictwa tak zwanych sędziów pokoju. Tacy sędziowie mieliby się zajmować najdrobniejszymi sprawami z zakresu prawa karnego. Obecnie najpoważniejszym zarzutem wobec polskiego wymiaru sprawiedliwości jest obniżenie się poziomu orzecznictwa. Dostrzegają to nie tylko obywatele, ale i profesjonalni prawnicy. Procedury sądowe są przewlekłe, a dostęp do sądu coraz bardziej ograniczony wysokimi opłatami. By temu przeciwdziałać, Kukiz 15 proponuje wprowadzenie nowej instytucji – sędziów pokoju. Sędziowie pokoju to, powiedziałbym, sztandarowy pomysł Kukiz 15 na to, w jaki sposób uzdrowić funkcjonowanie polskiego sądownictwa, które jest przeciążone pracą. To znaczy zbyt dużo drobnych spraw wpływa do sądownictwa powszechnego. Jeśli te sprawy byłyby scedowane na sądownictwo społeczne, bo tak należałoby to interpretować, sędziów, którzy są wybierani na 4- czy 5-letnią kadencję, którzy są oceniani społecznie, to jest rozwiązanie, moim zdaniem, które realnie uzdrowiłoby polski wymiar sprawiedliwości. Utworzenie instytucji sędziego pokoju to dobry pomysł. Tak propozycję Kukiz 15 ocenił wiceminister sprawiedliwości Michał Wójcik. Sędziowie pokoju w Polsce byli. Dzisiaj w kilku krajach Europy sędziowie pokoju w systemach funkcjonują. Czyli tacy, którzy zajmują się tak zwanymi drobnymi sprawami. Przed wojną w Polsce to były sprawy na poziomie sądów grodzkich, czyli te drobne sprawy, którymi takie osoby mogły się zajmować. Przez to odciążać wymiar sprawiedliwości, który dzisiaj no, rzeczywiście ma problem, bo to jest ponad 15 milionów spraw, więc szukamy jakiegoś sposobu na to, żeby trochę
odciążyć polskie sądownictwo. Szkoda, że przez wiele lat nikt inny nad tym się nie pochylał. Jak podkreśla rzecznik KRS Waldemar Żurek, dzięki takiemu rozwiązaniu społeczeństwo miałoby poczucie większego wpływu na wymiar sprawiedliwości, a sądy zostałyby w znaczący sposób odciążone. Uważałem, że sędziów pokoju należy wprowadzać do polskiego wymiaru sprawiedliwości. Jest wiele kategorii spraw drobnych, które mogą być rozpoznawane właśnie przez takie osoby. Ja nawet miałem konkretny pomysł, żeby sędzia pokoju był wybierany, tak samo jak są wybierani ławnicy, przez Radę Gminy, żeby to nie musi być ktoś, kto ma uprawnienia sędziowskie, wystarczy, że będzie prawnikiem. I te proste sprawy, czy to sprawy wykroczeniowe, czy to sprawy o jakieś drobne kwoty, które są w postępowaniu cywilnym, to mógłby sądzić taki sędzia pokoju. Sędziowie pokoju to na razie jedyny pomysł w wymiarze sprawiedliwości, który może liczyć na porozumienie najważniejszych sił politycznych. Ma on też poparcie społeczeństwa. Sejmowa Komisja Nadzwyczajna wznowiła dziś pracę nad propozycją zmian m.in. w kodeksie wyborczym. Opozycja nie zgadza się na żadne z proponowanych przez Prawo i Sprawiedliwość rozwiązań. W piątek posiedzenie komisji opuścili przedstawiciele PKW. Jak powiedział dziś przewodniczący PKW, sędzia Wojciech Hermeliński, członkowie komisji wyborczej nie mieli możliwości przedstawienia swojego stanowiska. Dlatego opuścili posiedzenie i wycofują się z prac na tym etapie legislacyjnym. Nie było naszą intencją wycofanie się całkowicie z udziału w procesie legislacyjnym. Myśmy w piątek jeszcze przedstawili pani przewodniczącej Milczanowskiej pismo, w którym informowaliśmy, że na obecnym etapie, czyli jeśli chodzi o komisję sejmową, że tutaj wycofujemy się z udziału w tych pracach, natomiast nie wykluczamy, będziemy brać udział w następnym etapie legislacyjnym. 6% PKB do 2025 roku. Taki jest plan reformy służby zdrowia. Jak uspokaja minister zdrowia Konstanty Radziwiłł, progi procentowe na poszczególne lata są na poziomie minimalnym, a to oznacza, że środków może być więcej. Ponad 4,6% PKB to plan na nadchodzący rok. Jednak jak podkreśla poseł PiS Tomasz Latos, samo zwiększenie środków finansowania nie wystarczy. Samo zwiększenie nakładów na ochronę zdrowia bez zmiany, bez naprawy systemu, bez stosownych ustaw też to nie ma sensu, ponieważ ten system trzeba oprócz jego zwiększenia finansowania również naprawiać. Opozycja zarzuca partii rządzącej, że reforma służby zdrowia jest zbyt powolna. Zawsze można dyskutować o tym, czy te 6% będzie wystarczające, czy nie powinno być więcej. Być może kiedyś dojdziemy również i do większych nakładów. Na razie jednak zrealizujmy te 6% PKW, o które postulowały od pewnie 20 lat wszystkie środowiska medyczne i do tej pory było to tylko marzeniem. Tylko w tym roku NFZ przekazał dodatkowy 1 mld zł na skrócenie kolejek. Wydaliśmy w tym roku rekordowo dużo, jeżeli chodzi o ochronę zdrowia, ale to dlatego, że w ciągu roku plany były nowelizowane, były korekty budżetu i udało się znaleźć dodatkowe pieniądze, które wydajemy czy w ministerstwie, czy też poprzez Narodowy Fundusz Zdrowia. Taka sytuacja może się powtórzyć również w przyszłym roku. Dodatkowe środki w pierwszej kolejności będą przeznaczane na finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej. Ich wykaz na każdy rok będzie określał minister zdrowia. Mają to być m.in. te świadczenia, na które są najdłuższe kolejki. Polskie linie lotnicze LOT poszerzają swoją ofertę. Dziś swój pierwszy rejs odbywa nowy Boeing 737 MAX 8. To jednak nie koniec. W przyszłym roku floty spółki mają zasilić 3 dodatkowe Dreamlinery 787-9. Nowymi maszynami zaczną latać także polskie VIP-y. Poprawa sytuacji finansowej LOT-u skłania spółkę do kolejnych zakupów. W przyszłym roku 3 dodatkowe Dreamlinery 787-9 o 42 miejsca więcej niż nasze obecne Dreamlinery. Zamiast 252 miejsc, 292 miejsca. Już dziś polskie linie lotnicze mogą pochwalić się posiadaniem Boeinga 737 MAX 8. To pierwszy taki samolot w Europie Środkowo-Wschodniej i pierwszy z 6 samolotów tego typu zakupionych przez LOT. Dziś maszyna odbywa swój pierwszy rejs z Warszawy do Londynu. Wraz z rozwojem floty poszerza się także oferta spółki. Zaczynamy w przyszłym roku latać na długich dystansach. Budapeszt, Chicago 2 razy w tygodniu, Budapeszt, Nowy Jork 4 razy w tygodniu. Oczywiście, że chcemy być
narodowym przewoźnikiem nie tylko Węgier, ale całej środkowej Europy. Obok pasażerów nowymi samolotami zaczynają też latać najważniejsze osoby w państwie. Po Gulfstreamach również Boeing 737 wylądował w Polsce. Pierwsze loty w przyszłym roku. Boeing planujemy, żeby mógł wizyty zagraniczne polecieć koło lipca przyszłego roku, bo to jest teraz czas, który potrzebują piloci na przeszkolenie, na przygotowanie. Natomiast z headami, czyli prezydent, premier, marszałek Sejmu, marszałek Senatu, czyli te najważniejsze osoby w państwie, to jest jeszcze dodatkowych kilka miesięcy. Czyli prawdopodobnie jesień przyszłego roku. Samolot nosi imię marszałka Józefa Piłsudskiego. Niemcy będą płacić imigrantom premię za dobrowolny wyjazd z kraju. Oferowane świadczenia są dwukrotnie wyższe od przyznawanych obecnie. Warunkiem skorzystania z nich jest podjęcie decyzji o powrocie do kraju do końca lutego. Nasi zachodni sąsiedzi mają bardzo poważny problem z kryzysem migracyjnym. Aż 115 tysiącom obcokrajowców niemieckie władze odmówiły prawa przyznania azylu lub innej formy ochrony. Ze względów osobistych lub politycznych z kraju nie wydalono 80 tysięcy osób. 35 tysięcy powinno natychmiast opuścić terytorium Republiki Federalnej Niemiec. Deportacja nie jest jednak taka łatwa. Od początku roku udało się deportować zaledwie 19,5 tysiąca osób. Migranci często nie mają przy sobie żadnych dokumentów. Współpracować nie chcą też kraje, z których pochodzą. Deportacja to też ogromne koszty. Przeciwko niej protestują też organizacje broniące praw azylantów, a także Lewica i Zieloni. Niemieckie władze, chcące przekonać migrantów na powrót do swoich krajów, oferują im premię. Rodzina z dzieckiem, która do lutego zdecyduje się na wyjazd, otrzyma nawet 6 tysięcy euro. Bundestag stawia jednak warunki. Jednym z nich jest rezygnacja z możliwości odwołania się od decyzji o odrzuceniu wniosku o azyl. Co więcej, jeżeli migrant ponownie trafi do Niemiec, będzie musiał zwrócić całą zapomogę. I na teraz to wszystkie informacje. Dziękuję Państwu za uwagę i życzę miłego dnia. Z Panem Bogiem. Tato, a dlaczego pieniądze szczęścia nie dają? Popatrz, pan Adam dostał kredyt i jest szczęśliwy. Nie dlatego, że ma pieniądze, a dlatego, że spełni marzenie córki o feriach w górach. 10 tysięcy na 60 rat to tylko 220 zł miesięcznie. Bank Pocztowy. Bezpieczny polski bank. Cześć Boże, Maria Kaliściak, zapraszam na prognozę pogody. Na południowym wschodzie i na zachodzie pogodnie, okresami więcej chmur, ale przeważnie bez opadów. Na pozostałym obszarze pochmurno z opadami od deszczu po śnieg. Najchłodniej w Moskwie, około 0 stopni, a najcieplej w Atenach 17. A w Polsce za oknami zimowa aura. Przez cały dzień niemal we wszystkich regionach kraju pochmurno z opadami śniegu i deszczu ze śniegiem. Przejaśnienia jedynie na Pomorzu. I chłodno. Od 0 stopni na wschodzie i południu, 1-2 w centrum do maksymalnie 5 w zachodniej części kraju. Powieje umiarkowany, okresami silniejszy wiatr z zachodu. Ciśnienie wzrośnie, a na barometrach w południe około 1015 hektopaskali. Dziękuję Państwu za uwagę i życzę dobrego popołudnia.